Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na naszym kanale, a dziś opowiemy sobie o filtrach kabinowych zwykłych, ale również opowiemy trochę o filtrach kabinowych węglowych. Także zaczynamy. Tutaj mamy najpopularniejszą serię 6000. Filtry kabinowe znajdują się oczywiście tutaj z tyłu. Tu mamy te zewnętrzne długie. I oczywiście z drugiej strony za fotelem, zdejmując obudowę od bezpieczników, znajdziecie tam filtry kabinowe, te tak zwane od klimatyzacji, są troszeczkę mniejsze. Tutaj Wam się właśnie te filtry wyświetlą. Tych filtrów mamy naprawdę dużo do wyboru, bo do wyboru macie oryginał, czyli to, co sprzedajemy rzadko, bo jednak filtr kabinowy wszyscy raczej wybierają w zamienniku. Później macie zamiennik Donaldsona. No i takim głównym zamiennikiem, który naprawdę sprzedajemy go bardzo dużo, są to filtry pod naszą marką Agro JD. No i to, tak jak tutaj widzieliście, to są po prostu filtry kabinowe takie najzwyklejsze. Przechodząc dalej, możecie również sobie zakupić takie filtry kabinowe, tak zwane węglowe. Węglowe filtry kabinowe raczej polecamy tutaj przy oprysku, czyli jak nam już idzie pomału wiosna, czyli to opryski za chwilę się zaczną, no to tutaj przy oprysku kwestia tutaj wymiany tych czterech filtrów to jest jakieś 15 minut, żeby wyjąć z opakowania węglowe, wsadzić te, a te z powrotem schować sobie do opakowania. No bo najlepiej używać je tylko przy oprysku, a przy takich zwykłych pracach polowych warto ten filtr sobie wyjąć, schować i niech czeka na kolejne działanie z opryskiwaczem. O, te filtry nie są tanie. Niestety za te filtry troszeczkę trzeba więcej zapłacić, ale mamy to właśnie w zamienniku. Jest to w zestawach lub każdy filtr osobno, jak już byście chcieli zamówić. No i przede wszystkim te filtry kabinowe naprawdę nie przepuszczają tych szkodliwych czynników do środka, do kabiny. No i wy nie musicie tego wdychać. Dlatego warto te filtry kabinowe węglowe zakładać typowo do oprysku. Jak już jesteśmy przy oprysku, to tutaj jeszcze Wam się wyświetli takie małe przypomnienie. Lampa LED ze światłem niebieskim, typowo pod opryskiwacz. To jest taki nasz gadżet, który mamy na stanie. O tym był osobny odcinek, a link do tego filmu znajdziecie pod tym filmem. A jeśli chodzi o serię R oraz M, tam filtry kabinowe znajdują się tutaj do góry w dachu. I tu trzeba pamiętać, że tutaj na zewnątrz macie ten długi filtr, i później dodatkowo od środka przychodzi filtr kabinowy, on jest troszeczkę krótszy. Ale dużo osób nie wie dokładnie, gdzie ten filtr się znajduje. Jest ten dostęp tam troszeczkę utrudniony. Tak więc tutaj macie ten główny filtr długi, który Wam wykręciłem tutaj. Bardzo prosto się to wyjmuje. I tam w środku, za tą rurą, mamy kolejny filtr. Jego się tam wyjmuje od środka. Trzeba wyjąć ten plastik delikatnie. I tam znajduje się drugi filtr. Naprawdę dostęp do niego jest utrudniony, więc większość osób nie wie w ogóle, że tam znajduje się jakikolwiek filtr. A tam mamy ten mniejszy filtr, tak zwany filtr od klimatyzacji. Często te filtry są zapomniane, jak klienci dzwonią i pytają o filtry kabinowe, to są zdziwieni, że są cztery, a nie tylko dwa, bo oni cały czas wymieniali tylko dwa. A tam naprawdę czasami warto zadbać o te filtry, tym bardziej, że to są kabinowe, a jak wiadomo, wszystkie prace polowe, większość tych prac odbywa się latem, gdy jest ciepło. Używacie tej klimatyzacji i warto zadbać, żeby ta klimatyzacja działała tak, jak powinna, żeby nie wdychać szkodliwych substancji dla naszego organizmu, no bo warto zadbać o tą klimatyzację, jak w samochodach odgrzybiacie i tak dalej, no to tutaj też warto zastosować. W własnym zakresie są środki, też można zastosować w tej kabinie i odgrzybić to sobie, żeby oddychało się lepiej. A jeszcze tak na zakończenie, jak już ktoś dotrwał do końca, to mamy taki mały komunikat, bo od 1 marca rusza promocja filtry kabinowe do 20% taniej. Do końca miesiąca bez wpisywania żadnych kodów rabatowych i możecie składać zamówienia telefonicznie, jak i przez stronę internetową. I zapraszam Was na kolejne odcinki. Cześć!